Polacy, Smolarek, z przodu Zbigniew Boniek, dwójkowa akcja polskiego zespołu, Smolarek, dwóch na jednego, Smolarek ma tam Bońka, idzie samotnie Smolarek, chyba będzie bramka, Smolarek, gdzie jest Boniek, Smolarek i gol! No wreszcie, wreszcie, wreszcie! Proszę Państwa! Tilo Smolarka, bramka, nic dodać, nic ująć. Bezwzględnie talent, talent piłkarski. Byliśmy sąsiadami, mieszkaliśmy niedaleko siebie. I poznaliśmy się tutaj na stadionie. Bliżej on był troszkę młodszy ode mnie. Ja zacząłem troszkę wcześniej i jak wprowadzałem go w to życie, powiedzmy, sportowe tutaj na stadionie od samego początku do, powiedzmy, momentu, w którym graliśmy w pierwszym zespole. Ogromny wpływ na to, jakim był Włodek, miała szkoła. To była szkoła podstawowa numer 2. Ilekroć tam przechodziłem, tam grano po prostu w futbol, w piłkę. Nieraz nawet z satysfakcją przystawałem, żeby popatrzeć, bo Włodek no, tą lewą nogą wyrabiał dziwne rzeczy. Takie, że i dwóch nie starczyło, i trzech, a nieraz czterech. No był chłopakiem, który przede wszystkim cenił, kochał i to było dla niego cały świat, piłkę. I tu nie da się nic ująć ani dodać. Po prostu to była jego pasja, pasja życia. Waleczność, nieustępliwość do samego końca, dawanie z siebie na boisku wszystkiego. To była podstawowa zaleta wtedy praktycznie wszystkich zawodników Widzewa. Z pewnością był to wyjątkowy piłkarz o nietuzinkowych umiejętnościach, prawda, piłkarz obdarzony wielkim sercem, wielką charyzmą, prawda, walczący, dający z siebie wszystko. I również na Włodka mogliśmy zawsze my jako piłkarze, czy to w drużynie Widzewa, czy w drużynie reprezentacyjnej, zawsze na Włodka po prostu liczyć. On nas nigdy nie zawodził. Wszystko to, co robił, to robił z naturalną radością. Widać było, że gra w piłkę nożną po prostu go cieszy, po prostu go bawi. Wyjście na boisko, walka, walka, ja wiem, determinacja jakaś taka, bez kompleksów, do nikogo, do niczego. Dla niego nie było przegranej piłki, dla niego nie było przegranego meczu. Mówię, sam fakt to, że w tym okresie, gdzie grał ze mną, to zdobywaliśmy 2 razy Mistrzostwo Polski, że doszliśmy do półfinału Pucharu Mistrzów. Po raz pierwszy miałem kontakt tutaj w klubie z nim gdzieś, gdy miał chyba 12-13 lat. No ale to były lata 70., początek albo przełom 60. i 70., już w tej chwili nie pamiętam. No i po prostu jak na stosunki aleksandrowskie, on wszystkich tutaj, jeżeli chodzi o umiejętności piłkarskie, przerastał. Dlatego jego awanse sportowe, one zawsze były przyspieszone. Tak jak junior kończył, załóżmy w wieku 18 lat swoją, że tak powiem, kategorię wiekową i przechodził do seniora, to on na poziomie seniora umiejętności piłkarskie już prezentował w wieku 15-16 lat. Pierwsze spotkanie z Włodkiem to było po Mistrzostwach Świata w Hiszpanii. Ja przychodząc do Widzewa, to tam było pół reprezentacji Polski. I od samego początku zacząłem grać w Widzewie. Śmiano się z nas, że razem z Włodkiem tworzymy najwyższy napad w Europie, bo razem średnią wzrostu mieliśmy chyba 1,70 m. Ale wielokrotnie udawało nam się rozmontować drużynę, która miała 4 metry wysokości. Podczas Mistrzostw Świata, kiedy zremisowaliśmy pierwsze spotkanie z Włochami 0-0, drugie z Kamerunem 0-0, wychodząc na ten decydujący mecz z Kamerunem, wiadomo, że tylko i wyłącznie zwycięstwo pozwalało nam wyjść z grupy. I jak zwykle znowu Włodek nie zawiódł, otwierając ten wynik. Skończyło się 5-1 dla reprezentacji Polski i oczywiście poszliśmy dalej. Był człowiekiem bardzo skromnym, ale całym jego światem była
z jednej strony piłka nożna, a z drugiej strony młodzież, dzieci, które uprawiały ten sport. Jego zaangażowanie społeczne, zarówno tutaj na niwie lokalnej, jak i reprezentował przecież z ramienia PZPN-u, tu opiekował się dziećmi, wyszukiwał młode talenty. Przede wszystkim olbrzymi autorytet, którym miał u dzieci. Tak naprawdę wszyscy byli w niego wpatrzeni. Wszyscy chcieli być Włodkiem Smolarkiem, później jego synem, którego wykreował, Ebim. I to rzeczywiście była rzecz niesamowita. To jego zaangażowanie, bezinteresowne, właśnie bez gwiazdorstwa, a zainteresowanie, zaangażowanie w młodzież była dla mnie bezcenna. Była od niego taki pozytyw. Naprawdę on był zawsze uśmiechnięty, on był zawsze zadowolony. On był zawsze, powiedzmy, pełen radości i lubił, powiedzmy, robić psikusy, tak jak wszyscy o tym mówią. Zawsze musiało się coś wkoło niego dziać, zawsze musiało być wesoło. Często spotykaliśmy się właśnie w sprawach modernizacji Mosiru. Opowiadaliśmy o tym, jak to ma wyglądać. On podpowiadał, z niektórymi sprawami się nie zgadzał. Mówił, jak to trzeba spełnić wszystkie wymogi UEFA, jak ma wyglądać trybuna. To były niesamowite rzeczy. Muszę powiedzieć, że bardzo się cieszyliśmy na to otwarcie w październiku bieżącego roku, kiedy już ostatni etap modernizacji Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, obiektu podporządkowanego piłce nożnej, ale nie tylko, miał się odbyć wspólnie z Włodkiem, mieliśmy to otwierać. Cóż, jest to również jego wielkie dzieło. Nie mam dziś co do tego żadnych wątpliwości, że będzie to stadion, będzie to obiekt imienia Włodzimierza Smolarka, wybitnego sportowca, wybitnego Polaka i wybitnego Aleksandrowianina.